tak w dużym skrócie, nie? Bycie influencerem w dzisiejszych czasach to też w dużej mierze polityka. Przecież influencerzy też kalkulują na czyj temat się wypowiedzieć, na czyj temat lepiej przemilczeć, czy kogoś skrytykować, jak jest powód do krytyki, czy może jednak sobie oszczędzić, bo więcej z tą osobą jesteś w stanie zarobić. Więc to działa podobnie. Jest też jest to takie kółeczko wzajemnej adoracji kalkulatorów, które próbują określić, dla kogo, kogo, warto ugryźć. Albo zanim jakiś influencer ugryzie drugiego, większego influencera w momencie, w którym wilk zaczyna krwawić, to zadaję sobie pytanie. A czy ten krwawiący wilk nie ma na mnie jakichś haków? A czy on kurwa nie odda i nie udrapie, nie, nie, nie podrapie mnie w momencie, w którym ja go pogryzę? No, tak szczerze, YouTube też się mocno politycznił. Nie wiem od jak dawna, ale ja od dłuższego czasu to obserwuję i jak mam Większą świadomość tego, jakie relacje są między niektórymi osobami i w jaki sposób wspólnie zarabiają pieniądze, tym bardziej dostrzegam to celowe milczenie w niektórych kwestiach, o może w ten sposób. Więc w gruncie rzeczy na dzień dzisiejszy YouTube'owa polityka też ma się kurwa nieźle.